Głównym wątkiem realizowanym w projekcie Geoportal 2 była implementacja usług, której głównym celem było wdrożenie usług Inspire, publikacja usług zgodnych ze standardami Inspire, ale też w ramach tego zadania powstało wiele innych produktów. Wśród nich są to szyna usług Geoportalu, narzędzia do publikacji usług, także narzędzia do zarządzania danymi w warstwie Geoportalu i publikacji tych danych za pośrednictwem usług, a także narzędzia do monitorowania i sprawozdawczości Inspire i sprawozdawczości wewnętrznej. Elementy, które zostały zrealizowane w ramach tego zadania, to jest to, co możecie Państwo widzieć w przeglądarce mapowej, a mianowicie portale krajowy, branżowy i portal Inspire. Każdy z tych portali ma swoje zadanie, tak jak wskazuje na to nazwa. Geoportal Inspire, jego głównym zadaniem jest publikacja usług dla danych zharmonizowanych zgodnie ze standardami wynikającymi z dyrektywy Inspire i z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Portal krajowy to oczywiście publikacja usług dla zbiorów krajowych i portal branżowy udostępnia usługi dla branży geodezyjnej i kartograficznej. Geoportale to oczywiście przede wszystkim publikacja usług. Geoportal krajowy publikuje usługi dla danych krajowych. W tej chwili mamy już zrealizowanych wiele usług WMS, WMTS, publikacyjnych WFS, także usługi CSW publikujące metadane. Geoportal Inspire, jego głównym zadaniem jest publikacja danych zbiorów zharmonizowanych, publikacja ich za pośrednictwem usług na poziomie geoportalu krajowego, znaczy na poziomie geoportalu, polskiego geoportalu Inspire. W tej chwili publikuje on 5 zbiorów zharmonizowanych. Wkrótce powstaną kolejne usługi dla kolejnych zbiorów, które są w tej chwili harmonizowane. O tym powie za chwilę moja koleżanka. Podstawowym produktem zadania określanego w projekcie jako implementacja była realizacja szyny usług Geoportalu, której głównym zadaniem jest integracja systemów wewnętrznych, jak również integracja i wystawienie usług dla podmiotów zewnętrznych. Szyna usług została przygotowana wraz z jednolitymi mechanizmami uwierzytelniania, autoryzacji, a także zarządzania usługami z wdrożoną polityką bezpieczeństwa. Zapraszam teraz koleżankę. Dzień dobry, witam Państwa. Tak jak już wcześniej zostało powiedziane, ja odpowiadałam w projekie za odpowiadałam i odpowiadam właściwie za realizację zadania związanego z harmonizacją zbiorów. Prace rozpoczęliśmy 3 lata temu właściwie i to były prace związane z tematami z pierwszego załącznika dyrektywy Inspire, natomiast w tym roku, do końca roku planujemy zakończyć pracę dla drugiego i trzeciego załącznika, dla tematów, dla których organem wiodącym jest główny geodeta kraju. W ramach zadania, jakim była harmonizacja,
powstały przede wszystkim zharmonizowane zbiory danych, natomiast też dość ważne elementy, jakim są dokumenty strategiczne oraz narzędzia. Także w chwili obecnej dysponujemy takimi dokumentami jak strategia harmonizacji, regułami integracji, reguły harmonizacji, profilami metadanych i są to właściwie wszystkie dokumenty, które Państwo możecie, z którymi Państwo możecie się zapoznać i które są jakby do dalszego wykorzystania. Dokumenty te też są przedstawiane na forum Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej i tam są częściowo opiniowane. W ramach zadania harmonizacji wytworzyliśmy narzędzia, które pomagają przede wszystkim harmonizować zbiór, są to narzędzia do harmonizacji, ale także tworzyć i sprawdzać metadane dla zbiorów Inspire, są to edytor i walidator. Te narzędzia są udostępnione i jakby są wykorzystywane ciągle nie tylko przez nas. Około 500 użytkowników edytora mamy i każdy z nich opublikował co najmniej jeden plik metadanych na geoportalu. Tabela przedstawia właściwie stan na koniec roku dla tematów nazwy geograficzne, jednostki administracyjne, adresy, działki i sieci transportowe. W tej chwili publikowany na geoportalu Inspire jest już komplet, dane, metadane oraz usługi. Natomiast dla pozostałych 8, tak jak wspomniałam, do końca roku również powinny się dane i usługi znaleźć. W tej chwili jakby kończymy pracę, część tematów już jest zharmonizowana, natomiast jeszcze nie udostępniona. I to są nasze statystyki dla zbiorów metadanych PZGiK, które są publikowane na geoportalu krajowym. Metadanych zbiorów Inspire, które zostały wykonane w pierwszej części zadania. I pod koniec roku pojawią się kolejne dla tematów, nad którymi jeszcze chwilowo pracujemy. Kolejne ważne zadanie, które zostało zrealizowane w projekcie Geoportal 2, to była realizacja właściwie dwóch modułów, uniwersalnego modułu mapowego i modułu SDI. Cała realizacja zadania, można powiedzieć, że była jednym wielkim wyzwaniem dla nas, a to głównie z takiego powodu, że oprócz realizacji zadań w ramach projektu Geoportal 2 musieliśmy się zmierzyć z zadaniem realizacji tychże właśnie przedsięwzięć wspólnie z interesariuszami tego projektu, a mianowicie naszymi partnerami, Policją, Państwową Strażą Pożarną i Centrum Projektów Informatycznych, które realizuje projekty informatyczne dla Państwowego Ratownictwa Medycznego i Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Czym jest moduł SDI? Moduł SDI ma zapewniać dowolnemu podmiotowi posiadającemu dane przestrzenne publikację tych danych za pośrednictwem usług zestandaryzowanych. Mamy tutaj na myśli usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych przestrzennych. Kiedy mowa jest o SDI, to mamy na myśli oczywiście zbiory danych przestrzennych i ich metadane, a także usługi dla tych zbiorów i usługi dla metadanych. Ważne przy infrastrukturze danych przestrzennych, czyli skrócona nazwa z angielskich słów SDI, są również uzgodnienia dotyczące warunków udostępniania danych za pomocą usług. To są też standardy i technologie, to są mechanizmy monitorowania i cała organizacja, która wiąże się
z publikacją i udostępnianiem danych. W praktyce SDI jest to sieć węzłów, które udostępniają dane za pośrednictwem usług, a jednocześnie korzystają z danych udostępnianych przez inne podmioty. Tak przedstawia się, tak można przedstawić węzły SDI w architekturze Geoportal. Jest to dzięki tym mechanizmom, o których wcześniej wspominał Marek w swojej prezentacji, że środowisko Geoportalu jest spójne, to za pośrednictwem szyny usług Geoportalu te węzły mogą korzystać z usług publikowanych na szynie, a także publikować swoje usługi za pośrednictwem centralnego Geoportalu. Na potrzeby organizacyjne udostępniania modułu SDI, który udostępniany jest dla podmiotów nieodpłatnie na podstawie porozumień podpisywanych z głównym geodetą kraju, został przygotowany portal o tym module. W tej chwili mamy już ponad 5600, czy nawet ponad 5700, dziś rano patrzyłam, wejść użytkowników na ten portal, na którym można oprócz informacji podstawowych o module SDI, można pobrać materiały dodatkowe. Służy on generalnie do zorientowania się, czym jest moduł SDI. Tu mamy przykład wdrożenia modułu SDI w województwie świętokrzyskim. I teraz słów kilka o uniwersalnym module mapowym, którego funkcjonowanie opiera się właśnie na module SDI. Głównym zadaniem modułu SDI jest gromadzenie i publikacja usług. I właśnie te funkcje zostały wykorzystane w narzędziu, jakim jest uniwersalny moduł mapowy. Czyli uniwersalny moduł mapowy przede wszystkim udostępnia dane z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które mają wspierać procesy biznesowe realizowane przez tych użytkowników, dla których moduł mapowy został przygotowany. Uniwersalny moduł mapowy to komponent do integracji z systemami wewnętrznymi służb. Udostępnia on szereg funkcjonalności, od prostych funkcjonalności polegających na wizualizowaniu zdarzeń na tle mapy, po analizy atrybutowe, przestrzenne na danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a także na danych, które posiada dana służba. Uniwersalny moduł mapowy z uwagi na wymagania, jakie przedstawiły nam podmioty, które chcą korzystać z tego modułu, posiada aplikacje dedykowane. Są to aplikacje analityka, dyspozytora i klienta mobilnego. Więcej na ten temat, na temat funkcjonowania uniwersalnego modułu mapowego w służbach, opowie przedstawiciel jednego z naszych partnerów w sesji po lunchu już. Ja tylko przedstawię Państwu tutaj kilka wybranych funkcjonalności dla tychże właśnie aplikacji uniwersalnego modułu mapowego, dla dyspozytora, użytkownika urządzenia mobilnego i analityka. Każdy z tych modułów aplikacyjnych uniwersalnego modułu mapowego ma pewien zasób funkcjonalności odpowiednio do wymagań i odpowiednio do wykonywanych zadań w ramach organizacji. Tutaj mamy przykład naoczny wdrożenia uniwersalnego modułu mapowego w jednostce, to jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, stanowisko dyspozytorskie i mamy na mapie usługi Geoportalu z zaznaczonymi zdarzeniami
obiektami policyjnymi. Również uniwersalny moduł mapowy był obecny na Euro 2012 podczas igrzysk futbolu. Na tamtą chwilę przygotowane było proste rozwiązanie, którego zadaniem było wskazanie miejsca wywołania numeru alarmowego, czyli osoba dzwoniąca była, miejsce, z którego ta osoba dzwoniła, było identyfikowane na mapie na potrzeby szybkiej reakcji służb. Drugim zastosowaniem uniwersalnego modułu mapowego, które zostało już wcześniej wykonane, to był pilotaż tej aplikacji w systemie informatycznym wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, którego i zadaniem tego właśnie rozwiązania jest również wskazanie miejsca wywołania numeru alarmowego na mapie. W architekturze geoportalu uniwersalny moduł mapowy jest jednym z systemów, który podlega tym samym regułom, którym podlega każdy z innych systemów Gugiku, czyli jest zintegrowany z szyną usług geoportalu i dzięki temu korzysta z danych zgromadzonych w węźle centralnym, a także korzysta, ma taką możliwość korzystania z usług węzłów lokalnych, które publikują dane. Dlatego niezwykle istotną rzeczą jest, aby dane publikowane w węzłach lokalnych miały, jak również w węźle centralnym oczywiście, miały bardzo dobrą jakość. Podsumowując te trzy wspólne wystąpienia, można powiedzieć, że zadania, które zostały zrealizowane w projekcie Geoportal, dostarczają oprócz jakości dostarczanej bezpośrednio użytkownikom przeglądarki mapowej, dostarczają również takie wartości dla administracji publicznej, jak również wartości dla służb ratowniczych. Poprzez zbudowanie modułu SDI możemy rozwijać infrastrukturę informacji przestrzennej. Dzięki uniwersalnemu modułowi mapowemu możliwe jest wykorzystanie danych przestrzennych, jednolitych danych przestrzennych i tych samych danych przestrzennych przez wiele służb, które mogą swoje działania wykonywać w tym samym czasie w oparciu o te same zbiory danych. I narzędzia do harmonizacji, o których wspominała tutaj Eliza, również jest to wartość, z której mogą korzystać podmioty zewnętrzne.